co na dzień rozmawiam przez telefon teraz. Ale niestety nie powiem wam o czym, bo nic nie rozumiem z tego. Mamy tu tłumacza, ale też jest niechętny do tłumaczenia. No ja jestem bardzo chętny. No to tłumacz co tam, o czym tam rozmawia Saladin. Albo wiesz co, może my zrobimy wywiad, ty będziesz mówił co on myśli, bo już pewnie... Który raz ty już będziesz tłumaczył Saladina tutaj? No teraz. Od początku? Od początku, no. A wyznaliście się wcześniej jakoś? Nie, poznaliśmy się tutaj. Bo ty w ogóle mieszkasz w Polsce, tak? Tak. No to nie, że myślałem, że jesteście ziomkami z Francji gdzieś tam razem mieszkacie, czy coś nie, obok siebie, w sąsiedztwie. After party to zrozumiałem akurat. My François is very nice. A Jarosz, tak naprawdę ile razy zostałeś bity podczas wywiadów? Ile zostałem razy zbity? Jeszcze nigdy, za każdym razem wygrywam. Ja coś innego. Bo Akowczastak i Daniel Mielanczuk mieli coś innego. Nawet mikrofon miał. Raz i raz Daniel sam, ale to tylko Mielanczuk widzisz, mnie bije. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo Saladin rozmawia przez telefon. Jak skończy, to zaraz siądziemy, pogadamy sobie. Tłumacz dobry wariat, widzę komentarze. No tłumacz jest mega wariat. Podobno ma jakieś pytanie do mnie, pisane na Instagram. Co? To było to. To było to pytanie. Stary. Napisz mi z interwiu. Jest Saladin, witam wszystkich serdecznie tutaj. A to wyczuć, że masz na interwiu, to rapel. W ten wideo jest albo. Ja siedzę tutaj wszystkie twoje wywiady. Szczególnie z Daniela. Ty oglądasz wszystkie z Danielem? No powiem ci, że dużo osób właśnie mówi, że to są. To są najlepsze wywiady. Że to są najlepsze wywiady, no. Saladin, Parnas, drodzy państwo, fantastyczna forma. Saladin Parnas in form fantastic. Merci beaucoup. No merci, wszyscy znamy te reklamy, w Polsce nie trzeba tłumaczyć. Szybkość przede wszystkim, Saladin. Czułeś tą szybkość, no bo lewy, prawy w zasadzie ponawiałeś tą akcję cały czas i ona cały czas wchodziła. Saladin Parnas jest très rapide. Le droit de gauche, ça marchait avec toi tout le temps. Ouais, bah, c'est ce que j'ai bossé, je bosse toujours. Et je bosse ma rapidité aussi à la salle, c'est ça qui a fait la différence. Tak, pracuję to codziennie, szczególnie szybkość i to zdecydowało na całą walkę. Co dalej, Saladin, bo zdobyłeś tymczasowy pas wagi biurkowej. Z kimś teraz chciał się zmierzyć? No wiem, że pracują nad walką, chcieliby bardzo KSW, żeby wywalczył z Mateuszem Gamrotem. Czy to jest jakieś twoje wymarzone starcie na ten moment tutaj w KSW? Qu'est-ce que tu penses pour le prochain combat? Est-ce que tu penses que tu veux prendre Mateusz Gamrot? Car KSW, il travaille sur ça. Est-ce que c'est important ce combat pour toi? Bah moi, pour moi, le plus important, c'est de gagner mes combats. Voilà, Gamrot, c'est pas mon truc important. Gamrot, il est là-bas, il fait ce qu'il veut, voilà. Moi, c'est le KSW qui décide. Pour l'instant, c'est moi le champion. J'ai défendu ma ceinture. J'ai gagné ma ceinture. Je l'ai pas perdu, donc... Pour l'instant, voilà, j'ai rien prévu. Dla mnie nie interesuje mi, co Gamrot chce zrobić swoją karierę. Ja jestem tutaj, dla mnie jestem mistrzem oficjalnym tej kategorii, a potem KSW decyduje o tym, co chce robić, co chce, żeby było dalej dla mnie. I ja biorę każdego zawodnika i nie przejmuję każdą walkę. Był jakiś moment, Saladin, w tej walce, gdzie czułeś się zagrożony, chociaż przez chwilę, czy raczej pełna kontrola przez cały dystans? Jak to wyglądało? Est-ce que tu as senti dans ton combat qu'il y avait des moments difficiles ou tu sens que tu as dominé tout le combat? Non, j'ai senti que j'ai dominé tout le combat. Voilà, j'ai fait la différence, ça s'est vu dans mon combat. Du premier jusqu'au cinquième round, j'ai fait la différence. Et je me sentais très bien, pas fatigué, j'ai fait une bonne préparation. Et voilà, ça a payé. Dominowałem całą walkę od początku do końca. Przez 5 rund czułem się, że prowadziłem wszystkie rundy, nie przegrałem ani jedna runda. On zawsze tak mi mówi, że on przez jego karierę całą w KSW on nie przegrał żadną walkę. Od początku. Żadnej rundy? Żadnej rundy. Żadnej rundy, żadna walka. I on przygotował się bardzo mocno do walki i owocowało, że wygrał tę walkę. Saladin, nie wiem jak tam jest dokładnie u was, ale ty... MMA zostaje zalegalizowane we Francji chyba od 2020 roku. Czy w związku z tym liczysz na jakiś event KSW, bądź czy masz kontrakt tak skonstruowany, że możesz zawalczyć poza granicami Polski dla innej organizacji? Jak to wygląda?
Salah Din pour la France maintenant, la MMA ça sera légalisé en début de 2020. Est-ce que tu penses que tu peux jouer pour d'autres organisations par KSW mais pas en Pologne, chez toi en France? Bah pour l'instant moi je sais pas, voilà. Moi c'est mon manager qui décide tout ça. C'est le club, le manager. Moi je suis focus qu'à l'entraînement, comme je le répète à tous les journalistes. Voilà, c'est pas moi qui décide, c'est les entraîneurs, c'est les managers, ceux qui décident tout ça. Moi je reste focus à l'entraînement, dès qu'on me propose un combat, j'y vais. C'est tout. Tak, ja nie decyduję o tym, ja mam menadżera i trenerów, którzy decydują na moją karierę. Ja tylko robię swoje, ja robię treningi i walczę, ale poza tym, wszystko co jest poza tym, to zajmuje mój menadżer. A mam plan, jakim jest ten dżentelmen, który cały czas krzyczy after party? C'est qui ce gentleman qui crie tout le temps after party? C'est mon coach, il veut faire la fête là après le combat. Il est pressé de faire la fête, de rejoindre tout le monde. Voilà. Bien dans le cadre. Et c'est grâce à lui que maintenant j'en suis là aussi. Voilà, il m'entraîne depuis que je suis petit. Et je le remercie. Merci à mon coach Arnaud Templier. Merci, c'est toi qui nous fais plaisir. To jest mój trener od stójki, Arnold Templier. On jest bardzo dobry trener od stójki. On jest naprawdę świetny trener i on zajmował moją karierę odkąd miałem 11 lat. Dziękuję bardzo, Saladin. Dziękuję. Thank you very much. Dzięki bardzo. Dzięki. To co? After party. Okay. A bottle it for me. Okay. Okej. Dzięki, trzymajcie się, Ortki. Dobra, wygląda, czemu.